Cześć, witajcie w Wielką Sobotę albo w zwykłą sobotę, jeśli świąt nie obchodzicie. Niedawno na kanale pokazywałam Wam figurkę, która ma 8 lat, a była to ta figurka. W tamtym filmie ją odświeżałam, odnawiałam, a ponieważ on Wam się spodobał, to postanowiłam zrobić podobny film, tylko że w klimacie Wielkanocy i tym razem pokazać Wam moje jajka. Oczywiście jajka wielkanocne. Od razu Wam powiem, że nie wszystkie prace, które Wam pokazywałam na przestrzeni lat, posiadam. Wiele z nich poddawałam czy to znajomym, czy to rodzinie, więc niestety siłą rzeczy tutaj Wam ich nie pokażę. W tym filmie pokażę Wam jedynie 5 pisanek i jedną figurkę. I zacznę właśnie od figurki. Będzie to figurka, która ma już 8 lat, a będzie to figurka, którą opublikowałam prawie równo 8 lat temu. Konkretnie 18 kwietnia 2014 roku. Tą figurką był króliczek wielkanocny, który na filmie tak wyglądał. A dzisiaj wygląda on tak. Na kamerze jego kolory są bardziej intensywne niż w rzeczywistości, wierzcie mi. W rzeczywistości widać takie bardzo duże nierówności w kolorze. Widać, że ten pigment po prostu zaczyna zanikać i wychodzą takie małe ciapki białe. Niestety, jeśli chodzi o brwi, to szczególnie ta brew po prawej stronie, ona wygląda tragicznie. Tutaj praktycznie pigment już zanikł. Jedynie ta po lewej stronie ma jeszcze trochę tego pigmentu. Chociaż tak jak patrzę na zdjęcie oryginalne, które robiłam zaraz po zrobieniu tej figurki, to tamte brwi były o wiele bardziej intensywne, więc kolor lewej brwi także mocno zanikł. Niestety zanik kolorów jest efektem tego, że ta figurka jest wykonana z taniej masy, a nie z masy Fimo. Niestety tanie masy mają to do tego, że kolor zaczyna zanikać, pigment po prostu robi się coraz jaśniejszy, a kolory przestają być intensywne. Tył figurki wygląda gorzej niż przód, nie mam pojęcia dlaczego, nic mi się na nią nie wylało, a jak widzicie, tutaj ten pigment praktycznie zniknął i zrobiła się taka biała plama. Tak samo na tej części. Być może dlatego ten tył tak wygląda, że ja tą figurkę cały czas w taki sposób trzymałam. Nie wiem, może dlatego, ale nie mam pojęcia, czy to wpłynęło na to, że właśnie po tej stronie ten pigment tak mi zaniknął. Jednak ja nią nie tarłam o podłoże w taki sposób, żeby te plamy wyszły. Ja tej postaci też nie tarłam pilniczkiem, więc to nie jest moja zasługa, a niestety zasługa kiepskiej masy i upływu czasu. I tak jestem zadowolona z tego, że te uszy nie poodpadały, ani żadne elementy tutaj nie poodpadały, nic nie popękało. A jedyne co się stało, to masa niestety straciła kolor. Wspomnieć też muszę, że tej figurki nie trzymałam w słońcu, więc to też nie jest tak, że to jest robota słońca, że ta masa tak wybrakła. Bo nie jest, bo tą figurkę wsadziłam do pudełka i przez te 8 lat jej nie wyciągałam. Dopiero teraz ją wyciągłam na potrzeby tego filmu i zobaczyłam w jakim jest stanie. Także tyle jeśli chodzi o tą figurkę, a teraz Wam pokażę pisankę. Tę pisankę także Wam pokazałam w 2014 roku, konkretnie 13 kwietnia. Tak ona wyglądała kiedyś, a tak ona wygląda dziś. Tak jak patrzę sobie teraz na miniaturę i na jajko, które trzymam przed sobą, to jedyne co mi się tak bardzo rzuca w oczy, co się zmieniło, to wygląd tych kwiatów, które na miniaturze są bardzo intensywne, a dzisiaj już tak intensywne nie są. Jeśli chodzi o samo jajko, to jest jajko kurze, które wycięłam w taki sposób, żeby nie popękało. Na kanale znajdziecie tutorial, w którym pokazuję, jak takie jajka wycinać, żeby nie pękały. Podlinkuję Wam go w prawym górnym rogu i na dole w opisie. W środku pisanki siedzi uroczy zajączek, na którego także mam tutorial. Jak pewnie zauważyliście, ten zajączek wygląda dużo lepiej od tego zajączka. Jest ku temu powód, natomiast w tym filmie nie chcę się o tym rozwodzić. Jeśli byście chcieli usłyszeć o moich pierwszych pracach, to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu, a ja nagram o nich oddzielny film. Jak widzicie, w środku znajduje się brokat i ten brokat niestety poodpadał i poprzyklejał się do zajączka. Jednak tak jak patrzę na miniaturę, to już wtedy ten brokat niestety był osadzony na tym zajączku. Więc być może chciałam, żeby on był na tym zajączku, nie mam pojęcia, tak jak mówię, nie oglądałam tego filmu ponownie. Jeśli chodzi o kolory, które tutaj użyłam, to nie mam pojęcia, dlaczego wybrałam akurat srebrny kolor. I ten zielony nieszczęsny, to wszystko się tak gryzie, jeszcze te niebieskie kolejki. Nie wiem, co ja miałam w głowie, dzisiaj na pewno zrobiłabym tą pisankę zupełnie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o trwałość, to jak widzicie, komin nigdzie nie popękało, nie zniszczyło się, nadal jest trwałe. Jedyne co, to te kolejki troszkę się odkleiły. No i oczywiście poprzemieszczały się. Niestety, natomiast same jajko przetrwało te 8 lat. O, chociaż pewnie zaraz mi spadnie i się rozwali. Także jedyne co się zmieniło, to właśnie te kwiatki, które dzisiaj niestety już nie są
fioletowym są bardziej szaro-beżowe niż fioletowe. Natomiast sama bombka przetrwała to 8 lat. Kolejną pisanką będzie pisanka, którą opublikowałam w 2017 roku. Tak ona kiedyś wyglądała, a tak wygląda dziś. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że praktycznie nie ma żadnej zmiany na niej. Poza jedną, którą za moment Wam pokażę. Jedyne, co się zmieniło na przestrzeni tych lat, to to, że niestety klej, który kiedyś był przeźroczysty, dzisiaj jest lekko żółtawy. Nie wiem, jakiego kleju tutaj użyłam. Wydaje mi się, że to mógł być klej czarodziejski albo klej Wicol. I to w zasadzie jest jedyna zmiana, jaka zaszła na przestrzeni tych lat. Jak widzę, nie z każdej strony ten klej zżółknął. Najbardziej po prawej stronie. Kolejną pisanką będzie ta z 2017 roku, która kiedyś wyglądała w taki sposób, a dziś wygląda tak. Jest to kolejna pisanka, która się w ogóle nie zmieniła. Jest to też pisanka, którą można nasunąć na patyczek do szaszłyków. Do jej wykonania także użyłam kurzego jajka oraz masy modelarskiej Fimop. Jak widzicie, po tym czasie masa nie zmieniła koloru. Nic się z nią nie stało, nadal kolor jest intensywny, tutaj kamera nie przekłamuje niczego. I właśnie dlatego lubię masy z Fimo, bo wiem, że one są trwałe, one się nie zmieniają i też lepi się z nich bardzo przyjemnie. Tutaj te kolory są bardzo podobne do tych, które użyłam przy pierwszej pisance, którą Wam dzisiaj pokazywałam. Jednak tutaj one wyglądają o wiele lepiej niż przy pierwszej pisance. Przy pierwszej pisance te kolory wyglądały okropnie, nie pasowały do siebie, natomiast tutaj bardzo mi się one podobają i nadal jestem z tej pisanki bardzo zadowolona. Kolejną pisanką, którą Wam pokażę, będzie ta z 2018 roku, która kiedyś tak wyglądała, a dziś wygląda tak. Pomimo tego, że już parę lat minęło, to nadal pamiętam, jak bardzo trudne było przyklejanie tych płatków. Te płatki bowiem nie są malowane, to są prawdziwe płatki kwiatów, które ręcznie tutaj przyklejałam. I przyklejanie tych płatków było bardzo trudne, było upierdliwe, one się podwijały, one pękały. Na szczęście, koniec końców, jakoś mi się to udało. Nie wygląda to może idealnie, ale jak na to, że użyłam prawdziwych płatków, to naprawdę jestem zadowolona z tego efektu. Dodatkowo cieszy mnie to, że ten kwiatek nie zmienił koloru, jeśli chodzi o ten niebieski kwiatek, bo jeśli chodzi o kwiatek żółty, to niestety on minimalnie zmienił kolor i nie jest już tak bardzo intensywny, jak był wcześniej. Jeśli jeszcze chodzi o tą pisankę, to gdybym dzisiaj ją tworzyła, na pewno nie nakryłabym tej trawy, która bardzo mi się tutaj gryzie i nie pasuje mi zupełnie, dlatego że tło jest zielone, trawa jest zielona i to wszystko się zlewa i nie komponuje najlepiej. Pewnie użyłabym tutaj masy wysychającej albo jakiejś wstążki, na pewno nie tej zielonej trawy. Natomiast jak widzicie, pomimo upływu lat, ta pisanka nadal się trzyma. Nigdzie mi nie popękała, nic się tutaj nie zmieniło. Poza tym, że jak mówię, ten kwiatek lekko zmienił kolor, natomiast nie odkleił się i w mojej opinii nadal ta pisanka dobrze się prezentuje. A teraz pokażę Wam już ostatnią pisankę. Pisankę, której bardzo nie lubię i której dzisiaj się bardzo mocno wstydzę. Jest to pisanka, którą także wykonałam w 2018 roku, która kiedyś wyglądała w taki sposób, a dziś wygląda tak. No cóż, ona się zmieniła. Przede wszystkim zmienił się kolor tego kwiatu. Dzisiaj już nie jest on różowy, tylko niestety brązowy. Jeśli chodzi o tą pisankę, to dzisiaj bym na pewno jej nie wykonała. Jest to kolejna pisanka, którą można włożyć na patyczek od szaszłyków. Nie wiem, kiedyś miałam większą odwagę tworzyć takie dziwadła. Dzisiaj już raczej takiej odwagi nie mam i na pewno bym takiej pisanki nie zrobiła. Nie podoba mi się ten kwiatek, uważam, że ta pisanka jest okropna i jak mówię, dzisiaj na pewno bym jej nie zrobiła, na pewno nie w taki sposób, bo ogólnie jeśli chodzi o to, co ona ma na sobie, to to wygląda nie najgorzej. Ta okleina, którą tutaj użyłam, nie wiem co to dokładnie jest, bo jak mówię, nie oglądałam filmu i nie zamierzam, nie lubię oglądać swoich starych filmów, więc nie mam pojęcia, co tutaj użyłam, natomiast to nie wygląda najgorzej, to nie zżółkło. Jedyne, co się zmieniło, to ten niestety nieszczęsny kwiatek. Być może tą pisankę kiedyś zmienię i zamiast tego kwiatu włożę coś innego, chociaż nie mam pojęcia, co, może sztuczny kwiat, który bym zrobiła? Nie wiem, ogólnie ten pomysł mi się nie podoba i jak mówię, dzisiaj na pewno bym tej pisanki tak nie zrobiła. Natomiast kiedyś miałam większą odwagę, lubiłam bardziej eksperymentować i zrobiłam takie paskudztwo.
Natomiast jeśli chodzi o trwałość, to jest to kolejna pisanka, która przetrwała próbę czasu i nadal się trzyma, nigdzie nie popękała, nigdzie nie zżółknęła. Jedyne co się zmieniło, to wygląd kwiatu. Niestety suszone kwiaty mają ten minus, że zmieniają kolor. Chyba że się je pomaluje, wtedy koloru nie zmienią. To była już ostatnia pisanka, ja ten film nagrałam po to, żeby wam pokazać, że pisanki tworzone ręcznie wcale nie są nietrwałe i one mogą posłużyć wiele lat. Fakt, mam tutaj też pisanki, które dzisiaj nie wyglądają najlepiej, ale to dlatego, że do ich ozdobienia użyłam suszonych kwiatów, a te niestety nie są odporne na upływ czasu i zmieniają pod jego wpływem kolor. Jak wcześniej wspomniałam, jeśli chcielibyście posłuchać o tym, jak tworzyłam moje pierwsze prace i dlaczego ten kuliczek wygląda w taki sposób, a ten wygląda w taki sposób, to napiszcie mi o tym na dole w komentarzu, a ja nagram o tym oddzielny film. Natomiast w tym filmie to już wszystko. Ja wam życzę oczywiście wesołych, radosnych świąt wielkanocnych, oczywiście jeśli je obchodzicie, a jeśli nie, to udanego weekendu. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!